Na zielono krew, odtlenowana na różowo krew natlenowana. Widzimy żyłę główną, dolną i górną. Do dolnej jest wprowadzona zielona rurka. Tędy wpakowujemy krew z całego obiegu. Trafia ona przez przedsionek do prawej komory. Stamtąd zostaje wypchnięta ku płucom. Tutaj widzimy pień płucny. No, to musi mieć masywną ścianę, bo to jest tętnica. Tędy krew trafia do płuc, natlenowana. Wraca przez liczne żyły płucne do lewego przedsionka. Z lewego przedsionka zostaje przez komorę intensywnie wypchnięta do aorty.